Cześć RPGowcy, witam w Baniaku Baniaka i chciałem dzisiaj się podzielić przesyłką, którą otrzymałem i właściwie nie wiem, co się w niej jeszcze znajduje. Przesyłka została do mnie nadana od firmy Kuźnia Gier. Prosto z Krakowa, jest to świeżutka przesyłka i tak, jestem strasznie ciekaw, co się w niej znajduje i mam teraz, mam podejrzenia, albo pierwsze jest to zaległy prezent od Puszona i Ramela, prawdopodobnie są to skarpetki na święta z okazji tego, że rok temu dostali ode mnie po krawacie, ale chociaż jest to troszkę za ciężkie na skarpetki, więc przypuszczam, że jest to coś związanego z grą o tron, oczywiście z grą fabularną Gra o tron i chciałbym, żebyście byli tutaj razem ze mną i żebyśmy razem to otworzyli i przeżyli, co tutaj Kuźnia Gier do mnie wysłała, dobra? W takim razie, no, czas otworzyć. Co my tutaj mamy? To nie są skarpetki, trudno, widać Puszon i Ramel aż tak bardzo mnie nie lubią, a może jednak, ponieważ wysłali mi RPGa. Już sprawdzamy dokładnie. Już widzę, mamy przewodnik po Westeros. Przewodnik po Westeros. Dostałem nawet dwa. Dlaczego dostałem dwa? Mapa Skarżysko-Kamiennej. Bardzo fajnie. Mapę Suchedniów jeszcze tu się znalazł. Bardzo ciekawe. O, jeszcze jedna mapa. Okolice Westeros. Łysogóry i Świętokrzyski Park Narodowy. Myślę, że tu naprawdę bardzo, bardzo wiele przygód można rozegrać na tych terenach. Więc mapy są. Mam nadzieję, że wy też mapy do swojego przewodnika po Westeros dostaliście w takiej wydrukowanej wersji. Dobrze. Możemy... O, myślę, że tak, bo w drugiej... w drugiej nie mam map, w drugiej mam coś od mecenasa Huru i jeszcze jedno, też o coś od mecenasa Huru. Dobrze, to sobie na razie odłożymy, a teraz zobaczmy. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Może trochę przybliżę was. Pieśń Lodu i Ognia, przewodnik po Westeros. Bardzo ładnie, twarda okładka. Super, tak pewnie niektórzy z was słyszeli, co zaszło z... Ojej, i jest Baniak Baniaka, zobaczcie. Pokażę nazwiska. Jest Baniak Baniaka. Tak jest, Baniak Baniaka jest patronem medialnym. Straszną rysę dostałem tutaj. O, ale przynajmniej nie zahaczyło o logo. No trudno. Troszkę, w ogóle troszkę taki porysowany. Okej. Przeglądamy. Twarda okładka, bardzo fajnie. A, miałem powiedzieć, co zaszło. No niestety kilkaset albo kilka tysięcy wersji tego podręcznika przez błąd drukarni, który to było robione. Niestety musiało pójść do przemiału i dlatego było opóźnienie. Ale już oglądamy, co tutaj mamy w środku. Pięknie, wersja polska, super, mamy kto pracował, kto tłumaczył. Bardzo przyjemny dotyku papier. Wygląda to bardzo ładnie wydrukowane, faktycznie wysoka jakość. Zapach, o słuchajcie, też to lubicie? O, super. Uwielbiam ten zapach. Plio, przewodnik po Westeros, super. Rozdział pierwszy, historia Westeros. W ogóle zobaczymy sobie na pewno rozdziały. Historia, kultura Westeros, królewska przystań, smocza skała, północ, żelazne wyspy, dorzeczek, księżycowe góry i dolina Arynów, krainy zachodu, Reach, krainy burzy, Dorn, poza Westeros, przemierzanie Westeros. I tak jak z tego, co czytałem, rzeczywiście jest to podręcznik, który nie ma chyba jakichś takich zasad właściwie. O, jest właściwa, mapa właściwa, królewska przystań. Nie ma zasad jako takiej, np. tworzenia postaci czy coś, tylko jest to opis całego Westeros, czyli świata, w którym będą działy się przygody z Pieśni Lodu i Ognia. Nie wiem, czy wy mieliście do czynienia już ze starterem, ja miałem. Nie odbiega jakość tego druku od starteru i widzę, że cała szata graficzna jest tak samo odpowiednio dopasowana. Kolejna mapa, chociaż chyba bardziej mi się podobała tamta mapa tych gór świętokrzyskich. Nie, żartuję, bardzo ładna jest. Wygląda to świetnie. Fajnie, opis królewskiej przystani, którą znamy oczywiście z serialu. Bardzo dobrze, no nie tylko ona. Królewska przystań, świetna mapa. Mnóstwo domów.
No naprawdę, jestem pod wrażeniem. Strasznie się cieszę, że mam to w swoich rękach. No i oczywiście mamy, mamy mnóstwo zasad. Co tutaj mamy? O, na przykład statystyki dowódcy Straży Miejskiej. Super. Super. O, statystyki króla Roberta Baratheona. Wojownika w średnim wieku. Jego współczynniki, opis jego ekwipunku, jego zdolności. Fajnie. O, książę Joffrey, nie? Kurde, dobrze, że nie żyje. Jego rodzeństwo. Bardzo ładne grafiki. Bardzo mi się podobają te grafiki. Są wszystkie utrzymane w takim samym klimacie. Bardzo ładnie. O, no i oczywiście znana postać. Łysy eunuch ze swoim ptaszkiem. Ha, eunuch z ptaszkiem. Dobra. Jamie Lannister. O, uwielbiam tę postać. Wygląda to bardzo ładnie. O, jest Sir Jamie Lannister, jego statystyki. Wygląda to naprawdę imponująco. Imponująco. Smocza skała. Historia Targaryenów. Jest. Nie mogę się doczekać, kiedy... O, ładnie. Pokażę wam odrobina golizny. Ciekawe, czy w podręczniku jest więcej golizny niż w serialu. Wątpię. Słuchajcie, ja oczywiście nie powiem, żebym był jakimś ogromnym fanem Gry o Tron, chociaż uwielbiam serial, ale nie powiem o sobie, że jestem fanem, ale jestem fanem gier fabularnych, jak dobrze wiecie, i z ogromną przyjemnością zagram w kolejną sesję, albo w ogóle kampanię. Mam nadzieję, że zasady, które są umieszczone w starterze, które można kupić za niecałe 10 zł, wystarczą do rozegrania kilku kolejnych przygód. Całą sesję możecie, którą ja grałem ze starterem, możecie zobaczyć oczywiście u mnie na kanale. Wydaje mi się, że na pewno już ją widzieliście. I mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że powinny wystarczyć mi te zasady. Chociaż prawdopodobnie, jak mamy tutaj statystyki różnych bohaterów niezależnych, pewnie możemy nie wiedzieć, co one tak naprawdę znaczą i to pewnie będzie w podręczniku głównym. No, coś w tym podręczniku głównym przecież musi być, prawda? Wow, naprawdę, naprawdę super. Wygląda to świetnie. Jestem pod wrażeniem, jak ładnie, jaki kolorystyka. Nie wygląda to tak mrocznie. Bardzo ładne odcienie. Super. Mam nadzieję, że nie ma tutaj jakiejś zbyt dużej ilości jakichś, nie wiem, ciężko powiedzieć błędów, ale może jakieś literówki się znalazły. To pewnie ogar. Tak, to jest rysunek, nie, czy widzicie? Tak, to jest rysunek ogara. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakichś błędów. Chociaż znając wydawnictwo Gramel i samego Ramela, jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem, tak samo jak kuźnia gier, i wiem, że podręcznik naprawdę nie będzie zawierał jakichś rażących błędów. Pewnie w ogóle ich nie będzie, chociaż wiadomo, Ramel sam mi przyznał, ponieważ rozmawialiśmy, kiedy ja wypuszczaliśmy Dark Heresy, rozmawiałem, że przyznał, słuchaj, po prostu nie da się wypuścić podręcznika, żeby nie było w nim ani jednego błędu. Wszystko to, słuchajcie, wszystko to robią ludzie popełniają błędy i tego się po prostu nie da rady tego usunąć. Naprawdę, tak jak pewnie widzicie, jest to bardzo ładnie kolorowo wydane. Czcionka jest wystarczającej wielkości, bardzo mi się podoba, że jest na białym tle, jest bardzo czytelna, ważniejsze rzeczy są pogrubione, zaznaczone. Ja tam miałem kilka uwag co do startera, ale no niektóre rzeczy po prostu trzeba było zrobić zgodnie z licencją, ja to rozumiem, przyjmuję, ale i tak kilka uwag swoich tam dodałem, bo jednak trochę oko mi się wyrobiło do różnych literówek i różnych takich uwag. Przemierzanie Westeros. Naprawdę jestem strasznie ciekaw. Ile mamy stron? Mamy stron, ja jestem teraz na 208, tutaj jest 216, plus jeszcze kilka kartek, 220 stron tekstu. Bardzo ładny grafik, indeks mamy na 211. Reklama. O, księga zasad, no właśnie. Starter jest dostępny, no czekamy. Trzymam wielkie kciuki za was, panowie, z kuźni gier. Na samym końcu mamy mapę Westeros. Jeszcze raz, Królewska Przystań.
Taka ma magię i miecza. Volsung, oczywiście Volsung, Volsung musi być. Fajne RPG. Wow, ekstra, ekstra. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy właściwie pewnie już dzisiaj wieczorem do snu, bo ja zawsze czytam podręczniki RPG do snu. Co pewnie jest dużym błędem, bo nie za bardzo mnie usypiają, tylko mnie jeszcze bardziej nakręcają nagranie. Ja tutaj dostałem jeszcze jeden podręcznik. Przyznam, że mnie tutaj kuźnia giery, fajne RPG trochę zaskoczyły. Oczywiście to z tymi mapami, no wiadomo, to był tylko taki żart, wkładka, żeby się nic nie zniszczyło. Jestem, nie rozmawiałem jeszcze tutaj z Ramelem, ale rozumiem, że to jest to samo. No tak, no wydaje się, że to jest to samo. Wydaje mi się, że to chyba będzie na jakiś konkurs. Baniak Baniaka będzie musiał przygotować, bo pewnie ten podręcznik drugi, możliwe nawet, że tak się chyba umawiałem, nie pamiętam już. Ten podręcznik pewnie Baniak Baniaka będzie zrobił jakiś konkurs i będzie można go zdobyć. Ja widzę, że no niestety, słuchajcie, no czasem zdarza się, tutaj widzę, jest, było jakieś uszkodzenie. W takim razie ten uszkodzony zostawię sobie, ten w ładniejszy. Słuchajcie, to ja włożę te mapy, żeby nie było, będziecie mieli dodatkowe mapy, przy czym grać. Ten lepszy, ten podręcznik bez uszkodzeń pójdzie na konkurs, ale jaki to będziecie musieli dowiedzieć się z kanału. To tyle właściwie. Ja się bardzo cieszę, że byliście przy mnie, kiedy otwierałem tę paczkę. Jestem bardzo zadowolony. Polecam, jeśli jeszcze nie macie, nie spadliście akcji, wyposażcie się. Myślę, że to jest świetne też uzupełnienie dla kogoś, kto w ogóle nie zna w ogóle ani książek, ani serialu. I jest tutaj na pewno mnóstwo informacji w ogóle, czym jest świat Westeros. A potem oczywiście dodatkowe uzupełnienie do gry. Tak więc zdecydowanie polecam. I to tyle w tym krótkim filmiku. Życzę udanej zabawy z pieśnią Lodu i Ognia. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Znaczy do zobaczenia, teraz mnie nie widzieliście. Do usłyszenia. Cześć.